Siemanko, ciekawe czy ktoś będzie wiedział tutaj ze Szczecina, gdzie ja jestem, co to w ogóle jest, nie, za miejscówka. Fajna miejscówka, jak cholera. Dużo ludzi mieszka tutaj w Szczecinie, nawet nie wie, gdzie to jest. Zobaczcie, tu mamy tak. Takie jakieś stare mury. Bardzo fajnie się tutaj chodzi po tych murkach, ale idę na chwilę, zejdę na dół. O! Skok, kurde. Zimno dzisiaj, mróz. O! Taki skok z 2 metrów, to nie, może nie z 2. To jest naprawdę uderzenie. Tam dalej też są jakieś takie murki, tunele, fajnie. Trzeba będzie tu przyjść jeszcze pozwiedzać. Tam jest coś. Dobra, jesteśmy w takim miejscu. Coś innego po prostu. Ciekawi mnie, czy ktoś ze Szczecina, na pewno ktoś wie, tylko że no niestety mało osób o takich miejscach wie. A warto sobie przyjść. No tutaj to niebezpieczne jest. Teraz to będę szedł po tym, żeby się gdzieś nie zawaliło coś. Murek. Idziemy sobie tutaj tędy. Wystarczy jeden hak i już mnie nie ma, nie? Tam spaść bym nie chciał. Na pewno. Nie, no tam już dalej nie będę szedł. Pokażę wam tylko tutaj z tej strony. Fajne, ciekawe miejsce. Nie będę mówił dokładnie gdzie, bo chciałbym, żebyście sami rozkminili. Zobaczcie, jak to wygląda tutaj. Ciekawie to wygląda, naprawdę. Pewnie po niemieckiego coś, nie? Z drugiej strony jeszcze podejdę. Pokażę wam. Coś innego troszeczkę, nie? No, związane z naprawą wykrywaczy metali, dlatego że... Ale zimno. Co tam jest, jakieś takie żerowiaste? Dobra, nie na dzisiaj to, bo jest tak naprawdę zimno, że nie jestem w stanie się tu co chwilę cofać, ale zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Tam dalej jeszcze też coś jest. No mówię, nie na dzisiaj. Z ciekawości tak po prostu wszedłem, nagrałem, bo sobie wracam na pieszo. 6 km do domku idę i chciałem po prostu nagrać, bo naprawdę fajnie to wygląda. Tam są też takie mury. Dobra, tędy będę wracał. Dobrze, nie spadłem tam. O, cholera, tutaj, żeby się nie wrócić. Mówię, to wszystko, zobaczcie, jaka twarda jest ta ziemia. Masakrator. No i tu jest też taki murek. Nie wiem, czy to będzie widać. Też to fajnie, ciekawie wygląda. Tam nie będę właził. Ale tutaj się przyjdzie, nie? Przyjdę na pewno, jak będzie trochę cieplej. Pooglądać. Powiem wam szczerze, że no nie pamiętam sam, żebym tu kiedykolwiek był. Mieszkamy nie wiemy gdzie, widzicie? Cudze chwalicie, swojego nie znacie. Chociaż... O, ja tutaj nie jestem jakiś od zabytków gościem. No warto by było takie tereny, jeszcze tym bardziej, że wcale nie jest to tak daleko znać. Zobaczcie, to jakiś murek, jakaś góra. Tam to wszystko, co pokazałem, co się działo. Tutaj coś wygolili. Chyba pod słup wysokiego napięcia. Bardziej chodziło o to, żeby coś się nie zajarał. Tu nie wiem, może jakiś bunkier jest, nie mam pojęcia. No dobra, jeszcze tutaj jakaś góra. Czekajcie, bo tam pociąg leci. On za dużo wam pokazuje. Może to złoty pociąg. No ciekawi mnie, ile osób będzie wiedziało, gdzie ja jestem i czy też tu byli. Piszcie w komentarzach, jak ktoś tam... Ja to nie mam tak czasu odpisywać na te komentarze, bo też od cholery rzeczy robię, ale jak ktoś tam ciekawego zajrzę któregoś razu, to pewnie odpiszę. Trzymajcie się, pozdrawiam. Tu już widzę
Nie będę dalej pokazywał tego, ale zobacz, tam jest jeszcze taka jakaś wysoka góra. Normalnie to jest Szczecin, nie? W Szczecinie można powiedzieć, że tak, i góry są, tak?